Czyli to się z tej strony Kuba Niedługo, w dzisiejszym odcinku po raz kolejny z tej mechińskiej gadżety. Jeśli lubicie tą serię i odcinek się spodoba, chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie informujcie łapką w górę, a takich filmów na pewno będzie więcej, ponieważ mam już przygotowane dwa kolejne pudła chińskich gadżetów. Aby nie przegapić następnych odcinków z tej serii, suba również możecie zostawić. A teraz już bez przedłużania zabieramy się do testowania tego wszystkiego. Na dziś przygotowałem stosunkowo tanie i fajne gadżety. Pierwszy gadżet to taki śmieszny brałoczek do kluczy, kosztowało mi to coś około 15 zł. Brałoczek, ponieważ mam tutaj logo Bluetooth i w rzeczywistości jest to miniaturowy głośnik Bluetooth. Rozpakujmy to sobie. Prezentuje się to w taki sposób i średnio chce stać na stole. Strasznie śmierdzi to chińskim plastikiem, naprawdę. Głośniczek taki może grać zaledwie 1 godzinę, więc jest to bardzo słabiutki wynik. Deklarowany zasięg Bluetooth to 10 metrów i tyle, jeśli chodzi o specyfikacje, więcej nic na pudełku nie znajdziemy. W zestawie dostajemy również kabelek micro USB do ładowania. Włączmy sobie teraz ten głośniczek. QSS on. Okej, teraz by się trzeba z tym sparować. Nazywa się to 80166 speaker. Parujmy się z tym. Puśćmy sobie teraz na tym jakąś piosenkę. Gasną światło, urywają telefony. Za dnia radia mówią, że świat jest szalony. I wciąż pędzi tam, gdzie sam nie zatrzyma się już nie. Będę grać, dopóki ja nie umrę. No dobra, idea tego gadżetu miała być taka, że miał być to awaryjny głośnik. Gdy nie mamy ze sobą żadnego głośnika, jesteśmy gdzieś, gdzie chcemy puścić muzykę trochę głośniej niż chociażby z telefonu, to możemy sobie wziąć ten broczek od kluczy i na nim włączyć muzykę przez godzinę. Ale po posłuchaniu, jak to gra, mam wątpliwości, czy może to w ogóle konkurować z głośnikami w telefonie. Zróbmy sobie może porównanie do telefonu. Najpierw włączę muzykę na telefonie, później przyłączamy ten głośnik. Zielone i każdy by chciał tutaj nosić koronę. Zapomnieliśmy, co jest ważne, a co nie. Ja zbuduję dom, a ty rzuciłeś szkołę. Ale mam wrażenie, że jakość dźwięku z iPhone'a jest tutaj o wiele lepsza. Jeśli mamy słabe głośniki w telefonie, to taki brałoczek może być fajny, aczkolwiek wiedzcie, że dużej mocy to nie ma. Następny gadżet, koszt 19 zł i są to alarmy. Aż 4 alarmy do drzwi i okien, o moc nawet 90 dB. Na pudełku znajdziemy informację, że możemy je wyłączać i włączać, więc to dobrze, bo na przykład jak chcemy gdzieś wejść, to nie fajnie byłoby, gdyby to cały czas piszczało. Łatwość w montażu i duża ilość powierzchni, do których możemy to przykleić. Gadżet jest marki Grundig Set Security i otwórzmy to sobie. Do każdego z alarmów na szczęście są dołączone baterie i aby taki gadżet zaczął działać, wystarczy wyciągnąć tą zawleczkę. Możemy teraz to wyłączyć za pomocą tego przycisku lub przykładając do tego ten magnes. Ok, otwórzmy sobie teraz drzwi. Jestem bardzo ciekaw, czy zostawiając to tutaj tak, gdyby przypadkiem odkleiła się ta część. Czy ktoś zaraz przyleciałby i zadzwonił na policję? Taśmy z tego dość ciężko oderwać od drzwi, to jest na pewno minus, bo gdy chcemy się tego pozbyć, to nie schodzi to niestety łatwo. Sam alarm strzegł już łatwiej. Jeden z tych alarmów, nie wiem dlaczego, ale niestety nie działa. Trzy pozostałe działają bez problemu. Jeśli chodzi o głośność tego, przykładając do samego sonometru jest nawet ponad 100 dB, 110, więc nie polecam tego przykładać do uszu. Mamy z odległości około 15 cm od tego. Włączę sobie teraz 3 alarmy naraz i zobaczymy, jaką będą miały głośność.
trzy takie ARy mogą dać nawet 120 dB, więc naprawdę nieźle. Podsumowując, fajny gadżet, bardziej jednak do okien bym to stosował. Do drzwi raczej nie ma sensu, chyba że gdzieś na dłużej wyjeżdżamy. Alarm taki nie jest dużym problemem dla złodzieja, ponieważ może go sobie po prostu wyłączyć, ale jest szansa, że on robi trochę hałasu. Następny gadżet jest ciekawy, dlatego że kosztował mnie tylko 6,90. Rozpakujmy to sobie. Jest to taka buteleczka. Możemy sobie tym płynem teraz popsikać na przykład na rękę. I ma to niby imitować sztuczną krew. W sumie całkiem nieźle ją imituje. Po jakimś czasie to zasycha i nie jest już tak naturalne. I swoją drogą to strasznie szczypie rękę, nie wiem dlaczego. Popsikajmy jeszcze trochę tego. Można tym naprawdę kogoś nieźle nabrać. I na pewno fajny gadżet do zdjęć i wszelkich stylizacji. Ciekawe, jak łatwo będzie się to sprzątać, bo obawiam się, że może być z tym problem. Myślę, że lepszy efekt można by uzyskać, gdyby to z tej butelki po prostu wylać, a nie psikać tym czymś. Teraz to wygląda, jakbym miał wielką ranę. I nie spodziewałem się, że to tak fajnie będzie imitować krew. Po zaschnięciu tego naprawdę bardzo ciężko tej farby się pozbyć z ręki. Była już dwa razy myta i jak widzicie, taki jest efekt. Cały czas jest ona w połowie czerwona. Mam nadzieję tylko, że zejdzie to ze stołu, chociaż już widzę, że niestety nie schodzi. Ze stołu to mniej więcej zeszło. Gorzej z moimi rękoma. Po kilku myciach jest trochę lepiej, ale nadal są czerwone. Na pewno może się to przydać do różnych sesji zdjęciowych i fajnych stylizacji. Naprawdę śmieszny gadżet. Następny gadżet to najprostszy w świecie organizer do przewodów. Jest to organizer typu sprężyna. Za dwie takie sprężynki zapłacimy 3 zł. Organizer jest marki Smarty. Producentem jest MPTech, czyli importer odpowiadający za m.in. firmy takie jak Kicker, Hammer, Myfon, Niteo Tools i tak dalej, czyli wszystkie marki biedronkowe. Jest to jeden z głównych dostawców takich pierdół do biedronki. Kiedyś słyszałem od jakiejś osoby, że Hammera to by kupił, ale Myfona to już nie. A tak naprawdę wszystko jest od jednego importera. Rozpakujmy to sobie. Nasze sprężynki prezentują się w taki sposób, są naprawdę fajne. Może to służyć do spinania przewodów i generalnie za pomocą m.in. takich gadżetów można pozbyć się całego śmietnika i wielkiej plątaniny kabli. Oczywiście do zrobienia porządku na naszym stanowisku potrzeba by było takich naprawdę wielu sprężynek, ale pomaga to w zadbaniu o porządek i na pewno fajnie wygląda. Takie sprężynki oczywiście występują w różnych kolorach, ja mam akurat zielone, czarne, jak najbardziej również możecie kupić. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Następnego rzeczu, słuchajcie, trochę się boimy, ponieważ kosztował on 2 zł i jest to taki korek do butelki. Jak to kupowałem, myślałem, że to zwykły filtr do tego, byśmy mogli pić wodę z kranu, ale okazuje się, że niekoniecznie. I zawiera to masę witamin, a nawet 79 mg kofeiny. Nie wiem, na ile litrów wody to starcza taki jeden korek, ale właśnie dzięki niemu możemy pić wodę bezpośrednio z kranu. Woda jest przez to filtrowana i dodatkowo mamy tutaj masę witamin, które po kilku przepłukaniach na pewno się skończą oczywiście. Tak czy siak naprawdę śmieszny gadżet. Korek prezentuje się w taki sposób, ma on podobno być kompatybilny z większością butelek. Tu w ogóle jest jakiś płyn w tym, coś dziwnego pływa, jakaś galareta, jeju. Musimy zerwać to sreberko, aby to zaczęło działać. Bardzo dziwnie pachnie ta substancja ze środka. Po zerwaniu sreberka musimy to nałożyć na butelkę. Cały się już ślepie w tym dziwnym płynie, który z tego wyciekł. Chyba nie do końca to pasuje. Gadżet, jak widzimy, niestety cieknie. Okej, Soka miał rację, po dokręceniu wszystko działa. I ogólnie ten płyn zaczął nam skapywać do wody. To chyba się ma tak wymieszać z tym, nie wiem, czy to o to chodzi. Tak czy siak w całej wodzie trzeba pływać jakieś dziwne rzeczy. Ta część jest już chyba do wywalenia. Natomiast no to teraz powinno dać się nakręcić korek od butelki, ale chyba nie będzie dało się tego zrobić. Miał być kompatybilne z większością butelek, niestety z tą akurat chyba nie jest. Nasza woda od tego dziwnego płynu zrobiła się strasznie mętna. Naprawdę boję się spróbować, jak to smakuje, ale chyba zaryzykuję na potrzeby tego filmu. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie to coś w stylu Domestosa, jednakże dalej smakuje to jak woda. Smak jest delikatnie zmieniony, no i mamy w niej niby te wartości odżywcze. Kosztowało to tylko 2 zł, więc trochę wątpliwe może być wierzenie, co jest faktycznie w składzie tej wody, że na pudełku mieliśmy to napisane. Tak czy siak smakuje to całkiem nieźle. Sam nie wiem, jaką ten gadżet ocenić. Wypowiedzcie się wy w komentarzach. Następny gadżet to chiński aparacik analogowy. Wow, kosztowało to 14,90. Aparacik posiada już włożony film 35 mm z ISO 400. Firma tego filmu jest nieznana niestety. I z tego, co już zdążyłem się zorientować, jest to film kolorowy. Najtańsze kolorowe błony Kodaka możemy dostać coś za około 20 zł. Tutaj za 15,90 mamy błony razem z aparatem, więc jest nieźle. Lepsze błony Ilforda już chodzą po 30-40 zł.
zł. Nasz aparacik jest takim tekturowym czymś i na tym zresztą jest instrukcja. Mam tutaj dokładnie opisany każdy przycisk. Jest to aparat w pełni automatyczny. Niestety nic tutaj nie możemy sobie ustawić. Sam dobiera ekspozycję. Mamy tutaj na przykład okienko z ilością pozostałych fotografii, przycisk migawki, diodę do lampy błyskowej, samą lampę, obiektyw, miejsce na baterię, wizjer i pokrętło do naciągania. Po wyjęciu z tego widać, jak naprawdę prymitywny jest ten aparat. Prezentuje się to w taki sposób. Jest to aparat oczywiście jednorazowego użytku. Ok, naciągnijmy sobie teraz błonę. Już chyba naciągnęliśmy ją za bardzo, bo przeskoczyło to na 24 zdjęcia. Nie ma tutaj żadnej blokady, za co na pewno duży minus. Spróbujmy tym zrobić teraz jakieś zdjęcie. O, migawka strzeliła. Przewińmy to, nie wiem, może powiedzmy o jeden obrót. Żeby nie przesadzić, bo to też niestety nie działa. Nie pokazuje poprawnej ilości zdjęć. Kliknijmy teraz na guzik lampy błyskowej. I spróbujmy zrobić zdjęcie. Nie wiem, może przewinę jeszcze trochę. Okej, znowu zrobiło się zdjęcie, ale znowu bez lampy błyskowej. Lampa błyskowa w tym nie działa, nie ma blokadki. Chyba niestety żadnego zdjęcia tym się nie uda zrobić. A naprawdę wielka szkoda, ponieważ aparatem analogowym można zrobić naprawdę świetne fotografie o świetnych kolorach, ale na pewno nie z taką błoną, jaka tutaj jest i na pewno nie tym aparatem, ponieważ to po prostu nie działa. Wielka szkoda, bo planowałem tym aparacikiem porobić fajne zdjęcia i wstawić wam na Instagrama później, ale to się nadaje tylko i wyłącznie do wyrzucenia. I to zaczęło działać, bo teraz coś tutaj przestawiłem i się teraz normalnie naciąga. Mogę włączyć tą lampę. O, i pstryknę sobie teraz fotę. No bez lampy znowu zrobił, no co za bałwan. O, trzeba trzymać ten guzik, żeby on zrobił z lampą, widzisz? Zostało mi tutaj 20 zdjęć, więc spróbuję tym coś porobić, no ale co z tego wyjdzie, to przekonamy się w praktyce. Po wywołaniu błony, jeśli coś wyjdzie, oczywiście wstawię wam na Instagrama. Także koniecznie tam zaglądajcie, link jest w opisie filmu, obserwujcie, postaram się tym porobić jakieś zdjęcia. Następny gadżet kosztował nas 8 zł, tylko 8 zł. Jest to takie słuchawki. Wyglądają jak zwykłe ocieplane nauszniki na uszy, ale myślicie, są to jednak słuchawki. Rozpakujmy to sobie. Słuchawki te są na mini jacka. Za chwilę włożę to sobie na łeb. I problem jest tutaj tylko taki, że jakieś strasznie małe to jest. Aha, czyli to się zakłada w ten sposób. No dobra, to ma sens. Nie mam w telefonie mini jacka, więc tak ciężko mi sprawdzić w ogóle, jak to działa. Soka, daj swój telefon. Proszę bardzo. Chciałem to wetchnąć. Ten kabel mógłby być dłuższy. W ogóle strasznie spada to z uszu, jakoś tak, nie wiem, może mam za mały łeb. Już jedna słuchawka nie kontaktuje, bo działa tylko ta. Tu coś nie styka. O, teraz działa. Tu jest regulacja do głośności i przycisk. Możemy za pomocą niego odbierać połączenia. Mikrofon jest także. Gra to całkiem głośno, posłuchajcie sobie sami, wezmę do mikrofonu. Coś tam słyszycie na pewno. Z wysokimi tonami jest naprawdę wyjątkowo dobrze. Natomiast z niskimi wyjątkowo źle. Basu nie ma to wcale. Gra nawet głośno, jakość dźwięku jest przyjemna. Nic tutaj nie trzeba. Żadnych przesterów również nie ma. Jak za 8 zł to, no kurczę, jakość dźwięku jest naprawdę spoko. Niespoko natomiast jest, że to spada. Bo jest to naprawdę bardzo przytulne i przyjemne dla uszu. Ten materiał jest naprawdę taki kiziaśny. I nawet chętnie bym w tym montował filmy, bo tylko to spada mi z głowy. Gdybym miało to dłuższą tą opaskę, to bym sobie to założył na głowę, ale niestety nie jest to możliwe. Wkłada się to tak, nawet na pudełku był taki rysunek. Chyba że jakieś małe dziecko mogłoby to sobie założyć właśnie w taki sposób. I jak za 8 zł naprawdę jakością dźwięku jestem zaskoczony miło. Ale idea tego, że zakładamy to w taki sposób, jest dziwna. Dobra, mam tutaj w tych gadżetach jeszcze jedne słuchawki. Przejdźmy do nich. Te słuchaweczki kosztowały mnie coś około 2 dyszek i są to słuchawki z LEDami. Z przewodem, który świeci. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie działać. Telefoniczne słuchawki z mikrofonem, podświetleniem LED. Pudełko jest otwierane i możemy to sobie podejrzeć. Byłem przekonany, że to jest na mini jacka, ale okazuje się, że to jednak jest chyba na Bluetooth. Zresztą nie, no, złącze 3,5 mm. To nie wiem, po co w tym są baterie. Być może właśnie do tych LEDów. Zapewne tak, bo mini jack niestety nie daje żadnego napięcia. To by wszystko wyjaśniało. Tu jest obiecany kabelek do ładowania. To jest strasznie plastikowe, naprawdę. Nie podoba mi się, coś tu w ogóle lata. W tym jest mikrofon, bateria. Sam mini jack jest już lepszy, ponieważ metalowy cały. Podłączmy go teraz do laptopa. Słuchaweczki są takie standardowe, no dość chińskie. Z dość chińskiego plastiku. W uszach leżą
dość nieprzyjemnie. Szkoda, że nie ma regulacji głośności. To jeszcze powinno świecić. Może trzeba guzik wcisnąć. No i nie świeci. Coś tu nie działa, może trzeba to podładować. Tak swoją drogą to jakość dźwięku z tych słuchawek jest naprawdę okropna. Aż mnie uszy bolą fatalnie. To dziwne, coś za 8 zł grało 3 razy lepiej. Faktycznie po podłączeniu do ładowania coś tutaj świeci, więc zostawię to na chwilę, niech się podładuje. Po naładowaniu prezentuje się to w taki sposób. Coś tu przerywa, ponieważ nie jest to jeszcze do pełna naładowane. I działa to właśnie tak, że nie działa. Tak czy siak jakość dźwięku z tych słuchawek jest tak tragiczna, że myślę, że to tylko zbędny bajer. Ostatni gadżet był najdroższy od dzisiejszego zestawienia, ponieważ kosztował coś około 300 zł. Jest to takie śmieszne wycieraczki do samochodu z czerwonymi obszyciami. Jedna wycieraczka jest właśnie z czymś takim. Jest to wycieraczka pod nogi kierowcy. Pozostałe już są no takie zwyczajne. Dwie to w ogóle są takie rekordowo małe. Te na przykład będą no za małe do mojego samochodu. Natomiast te przednie mam wrażenie, że będą za duże. Tak czy jak za chwilę pójdziemy do samochodu i je przymierzymy. Bo wyglądają one naprawdę ciekawie. I idea tego gadżetu mi się bardzo podoba. Tylko pytanie, czy to w ogóle będzie pasować. Okej, ja już widzę, że ta wykładzina będzie tutaj na pewno strasznie za duża. Ale połóżmy to sobie. Te dwie małe damy za chwilę do tyłu. Ta ma być właśnie na miejsce kierowcy. No i cóż, nie wiem na ile wy to widzicie, bo jest tutaj strasznie ciemno, ale nie jest to najlepiej dopasowane. Ale te czerwone krawędzie naprawdę wyglądają fajnie. No i te wycieraczki z tyłu to są już w ogóle, to jest jakiś hit, to jest 10 razy za małe. Ale te czerwone akcenty mnie tutaj naprawdę kuszą, żeby tutaj zostawić. Tak czy siak to tak średnio przylega. Dodatkowo na tym dziwnym czymś przy wciskaniu sprzęgła strasznie but się ślizga, to jest tak niewygodne. Naprawdę. Może i fajnie to wygląda, ale praktyczne to raczej nie jest. Raczej na pewno. Po daniu tej wykładziny na miejsce pasażera jest już trochę lepiej i prezentuje się to naprawdę fajnie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, jeśli długo nie chcecie łapkę w górę raz suba. Jeśli chcecie więcej takich filmów, łapka w górę jak koniecznie. W tym świetle to już w ogóle mam czerwoną rękę. Aby tych filmów nie przegapić, sub również mile widziany. A na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka.